symbolem zamachów w Belgii stało się zdjęcie przedstawiające dwie ranne kobiety siedzące na fotelach dla oczekujących na lot. Obie przeżyły wybuchy, jednak zdjęcie przeraża, a w internecie rozgorzała dyskusja na temat etyki i humanitaryzmu fotoreporterów oraz dziennikarzy. Ze mną w studiu pan Andrzej Bober, dziennikarz, publicysta, dzień dobry, i pan Piotr Sadziński, korespondent w Iraku i Afganistanie. Gruzińska dziennikarka Ketyvan Kardava, która wykonała to zdjęcie, mówiła: moją pierwszą reakcją po wybuchu było sprawdzenie, czy mam wciąż swoje nogi. Nie mogłam uwierzyć, że ich nie straciłam. Ale zależało mi też na zdjęciach. Moim obowiązkiem jako dziennikarki było zrobienie tych zdjęć. O czym myśli dziennikarz, fotoreporter, gdy znajduje się w takiej sytuacji? Jego pierwszą reakcją nie jest chęć pomocy innym ludziom, czy uchronienie się przed niebezpieczeństwem, a jednak zrobienie tego dobrego materiału dziennikarskiego? Dziennikarz nie jest od niesienia pomocy, dziennikarz nie jest od robienia polityki, tylko dziennikarz jest od przekazywania informacji. Jeżeli to miałaby być ważna informacja, to musi zadbać o to, żeby tę informację zdobyć. Ale ja oczywiście, gdybym był szefem stacji, to tego obrazka bym nie puścił dalej. Mechanizm tu jest, proszę pani, prosty. Ludzie od dawna ekscytują się krwawymi różnymi jatkami, zdjęciami pełnymi grozy, rannych, wybuchów i tak dalej. Tacy są ludzie. Tacy są ludzie i na to nic nie poradzimy. I teraz jest pytanie, czy ci, którzy stoją z drugiej strony, to znaczy mają przekazywać to, mają podobny stopień wrażliwości, czy tych ludzi mają nauczać, żeby szli nie w tą stronę, tylko w inną stronę? To jest pytanie. Czy dziennikarz ma wywierać wpływ pedagogiczny na tego, który ogląda, czy nie? Ja powtarzam, takiego bym zdjęcia nie dał, bo uważam, że każde zdjęcie da się po pierwsze słowami zastąpić, a po drugie można zrobić z tej samej sytuacji, taka jak ta, o której pani mówiła w Brukseli, również zdjęcia, które pokazują okropność tego, co się stało, ale nie w sposób drastyczny, nie w sposób krwawy, nie urwane ręce, nie urwane nogi i tak dalej. Tak mi się wydaje. Jak pan? No tak, to jest odruch, jeżeli dziennikarz, reporter znajduje się w takim miejscu, sam był jakby uczestnikiem tego zamachu, no to on jakby działa z automatu. Jeżeli ma przy sobie aparat, zajmuje się dokumentacją. Natomiast później, kiedy przychodzi czas refleksji, zastanowienia się, to dopiero można się zastanowić, tak, czy to zdjęcie się nadaje do publikacji, czy nie. Ale jak widzimy, no te granice cały czas są przesuwane. I nawet jeżeli dziennikarz, redakcja często wywiera presję, tak, dziennikarz mówi sobie nie, tego nie dam i tak dalej, albo tego nie zrobię, bo dziennikarze też często są wysyłani na miejsce, zrób zdjęcia i tak dalej. I on na przykład odmówi, bo mówi, nie dam rady, znajdzie się inny na jego miejsce i to jest problem. Miał pan taką sytuację, że odmówił pan wykonania jakiegoś zlecenia, jakiejś relacji, pójścia w jakieś niebezpieczne miejsce? Może nie tyle w niebezpieczne miejsce, ale często miałem sytuację jakby dyskusji z wydawcami, którzy jakby zamawiają to, co na przykład danego dnia ma pójść na antenę, tak? Zrób na ten temat albo na ten. I często było tak, że na przykład jechałem na miejsce i rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej niż na przykład pisały inne media. I wtedy mówią, słuchaj, ale to nie jest tak, nie robię tego. I często były naciski, że na przykład, no ale wiesz, ale zrób, bo tam ktoś inny o tym napisał i no to już jest kwestia jakby na ile dana osoba, dany reporter jest uodporniony, na ile nie boi się, nie wiem, utraty pracy, czy no ma gdzieś, tak mówiąc kolokwialnie, swoją karierę. Utrata pracy, a utrata życia czasami, kiedy jest ta sytuacja, mówię nie, bo nie pójdę tam, boję się po prostu zwyczajnie. Znaczy ja się nie spotkałem z sytuacją, mój szef zawsze mówił, żaden news nie jest wart życia, więc nigdy nie miałem takiej sytuacji, że kazano mi jakby udawać się w bardzo niebezpieczne miejsca. To zawsze do reportera na miejscu należy ostateczna decyzja, czy on pojedzie w to, czy w inne miejsce. Proszę panie, to są dwie strony tego samego medalu. Pierwsza, dokumentowanie zjawiska i można dokumentować wszystko, natomiast druga strona to jest, czy to później publikować, czy nie publikować. Niestety żyjemy w takim świecie, gdzie rządzą pieniądze. Jeżeli rządzą pieniądze, to znaczy, że rządzą słupki oglądalności. Jeżeli rządzą słupki oglądalności, to właśnie rządzą ci ludzie, którzy domagają się widoku rzeźni na ekranie telewizyjnym. I właściciel stacji telewizyjnej wyciąga z tego wniosek. Mówi, jeżeli będą mnie oglądać, jak pokażę rzeźnię,
No to proszę bardzo, jak najwięcej tych obrazków. Ale bo to jest zysk, wie pani, bo tu zaczyna wchodzić pieniądz w grę. Jeszcze jest ta etyka. Jeżeli chodzi o etykę, to zgadzam się tutaj z kolegą. Gdybym ja był fotoreporterem, czy gdybym pracował z drugiej strony kamery, to oczywiście filmowałbym wszystko. Filmowałbym wszystko. Natomiast przedtem bym sobie zagwarantował prawo decydowania o tym, czego nie można pokazać w stacji. Nie można. Nie co można, tylko czego nie można. Ale to jest moje osobiste zdanie, moja etyka, której nie musi podzielać wydawca czy szef stacji. To jest też, myślę, kwestia tego, jak dzisiejszy rynek pracy dziennikarzy wygląda, tej niepewności zmienił, zatrudnienia. Tak. Wszyscy są na umowach tymczasowych. Fotoreporterzy to w zasadzie już, no, prawie ich nie ma w redakcjach. Najczęściej jest tak, że dziennikarz coś tam pisze i przy okazji ma telefon komórkowy, robi do tego zdjęcie, ilustracje i tak dalej. Więc są gigantyczne problemy na rynku pracy wśród dziennikarzy i stąd też jakby chęć te opory, tak, chęć zaistnienia za wszelką cenę i te opory gdzieś tam się... A ludzie z etyką, etyczni, poodchodzili z tego zawodu w dużej części. No ja mam bardzo wielu znajomych, którzy powiedzieli w pewnym momencie stop. No, ja dziękuję, wysiadam, zajmę się czymś innym, co mi da może mniej satysfakcji, ale przynajmniej będę się czuł bardziej w zgodzie z sobą. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję.